Tusk wskazał datę, wtedy poznamy kandydata na prezydenta. Donald Tusk wskazał datę, kiedy jego obóz polityczny ogłosi kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W rozmowie z Gazetą Wyborczą opisał także szeroko strategię migracyjną jego rządu. Zaznaczył przy tym, że państwo musi się umieć bić. Tusk w środowym wywiadzie dla GW poinformował, że 7 grudnia poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Enigmatycznie dodał, że osoba ta przemawiała na ostatniej konwencji KO. Dodatkowych szczegółów nie chciał zdradzić. Donald Tusk o polityce migracyjnej i kryzysie na granicy z Białorusią. W trakcie rozmowy Tusk szeroko wypowiedział się o polityce migracyjnej. Podkreślał, że na wschodniej granicy sytuacja jest nadzwyczajna i tego już chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Mamy tam do czynienia nie z uciekinierami czy uchodźcami, którzy spontanicznie czy przypadkowo tam się znaleźli, ale ze zorganizowaną, i to na wielką skalę, rosyjsko-białoruską akcją przewożenia tysięcy ludzi. W dodatku pochodzących przede wszystkim z krajów, z którymi Polska nie ma umowy o readmisji, odsyłanie nielegalnego imigranta do kraju, z którego przybył. To oznacza, że jeśli dostaną się na nasze terytorium, nie będziemy mieć żadnego sposobu, aby ich odesłać z powrotem, powiedział premier. Dodał, że najwięcej przybywa ludzi z Afganistanu, Iranu, Iraku, Somalii, ale także Syrii. Te kraje odmawiają jakiejkolwiek współpracy z nami, zaznaczył szef rządu. Podkreślił, że zawieszenie prawa do azylu byłoby czasowe. Czasowo, podkreślam, czasowo wstrzymamy przyjmowanie wniosków składanych przez ludzi nielegalnie przekraczających polską granicę, wspieranych przez służby białoruskie i rosyjskie. Prawo do azylu przysługuje tylko tym, którzy faktycznie są prześladowani w swoim kraju, a powrót zagraża ich życiu, powiedział Tusk. Dodał, że demokraci, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej, nie mogą być bezradni, bezsilni, niezdolni do działania i konfrontacji. Kiedy fundamentalne rzeczy są zagrożone, musimy umieć się o nie bić. Jeśli mamy władzę, to powinniśmy być twardzi tam, gdzie to jest niezbędne. Słabość, bezsilność, często pod hasłami tolerancji czy praw człowieka, nie może być usprawiedliwieniem. Władza jest od tego, żeby podejmować także trudne decyzje, powiedział premier Tusk. W rozmowie z GW szef rządu został także zapytany, czy boi się wyników wyborów prezydenckich w USA. Pauza. Staram się już od wielu lat nie przeżywać nadmiernych emocji w sprawach, na które nie mam żadnego wpływu, powiedział. Niezależnie od wyników wyborów, Ameryka i tak będzie oczekiwała od Europy o wiele większej samodzielności w sprawach najtrudniejszych, czy to w sprawie ukraińskiej, czy wydatków na obronę, wskazał. I dlatego zadaniem Polski będzie maksymalne wzmocnienie relacji transatlantyckich, niezależnie od tego, jaka partia rządzi w Stanach, czy w państwach Unii Europejskiej. Bo nie ma alternatywy dla tej ścisłej relacji między UE, Wielką Brytanią, USA i Kanadą, powiedział Tusk. Wskazał również, że stoją przed nami wspólne wyzwania. Amerykanie obawiają się bardziej Chin, nas w Europie, bardziej niepokoi agresywna, nieobliczalna polityka Rosji. Do tego mówimy o problemach cywilizacyjnych, technologicznych, związanych ze sztuczną inteligencją. Nie możemy stawać się coraz bardziej odległymi planetami. Obszar transatlantycki, obejmujący także Wielką Brytanię i Kanadę, musi być coraz bardziej zintegrowany, jeśli chodzi o interesy i cele polityczne, wyjaśnił. Zaznaczył, że będzie też namawiał w Europie ludzi do tego, aby wrócić, niezależnie od wyników wyborów w Stanach, do poważnej rozmowy o strefie wspólnego handlu.